Gmina Boniwo znalazła się na liście inwestycji, które otrzymają wsparcie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ogłoszonej przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. To oznacza zielone światło dla inwestycji drogowej, która dla władz gminy jest absolutnym priorytetem na 2017 rok. Chodzi o trakt biegnący przez miejscowości Boniwo, Grójec, Otmianowo, Wólka Paruszewska i Jarciszewo. Jest to taki dość ważny odcinek drogi, który prowadzi zarówno za nami tutaj do Orlika, do kompleksu sportowego ze stadionem, ale dalej na miejscowy cmentarz i tam od drugiej strony w Boniwie też od kościoła na cmentarz. Bardzo niebezpiecznie tam jest, w ogóle niewidoczna ta droga jest i ta droga jest do przebudowy. Droga, której przebudowa poprawi bezpieczeństwo i estetykę kilku miejscowości, ma 13 km 300 m długości. Szacunkowe koszty jej remontu to 4 miliony złotych. Dofinansowanie wystąpiliśmy o 2 miliony. Tu partnerem naszym w tym zadaniu jest gmina Lubraniec, która pomoże nam kwotą 1 000 000 zł. My też pomożemy Lubrańcowi w ich drodze w podobnej kwocie. Oraz jest partnerem także powiat włocławski, który też kwotą blisko 270 tysięcy wspomoże nas w tym działaniu. Miejsce na liście inwestycji zakwalifikowanych do wsparcia z budżetu państwa to pierwszy, ale niezwykle ważny krok w kierunku realizacji tej inwestycji.